23. kolejka piłkarskiej Forbet 4. ligi za nami. W sobotę poznaliśmy wyniki wszystkich 9 spotkań. Padło 37 bramek. Zobaczmy, jak piłkarze zdobywali te gole. Czas na skróty. Lider Zgierzycka podejmował na własnym obiekcie będącą na trzecim miejscu Polonię Lidzbark Warmiński. Spotkanie zapowiadało się niezwykle ciekawie. Już w 10 minucie po kapitalnym uderzeniu Daniela Wierzbowskiego to goście wyszli na prowadzenie. 2 minuty później mieliśmy już remis, gdy dośrodkowanie z rzutu rożnego na gola zamienił Rafał Darda. W 52 minucie meczu Mamry wyszły na prowadzenie, a autorem bramki był Krystian Sadocha, który wykorzystał błąd bramkarza Polonii. Ten sam zawodnik w 65 minucie ustalił wynik spotkania na 3-1 dla lidera Forbet 4. ligi. Drużyna Skorsz mierzyła się z rozpędzoną Biskupiecką Tęczą. Podopieczni Wojciecha Jałoszewskiego objęli prowadzenie w 20 minucie meczu, gdy piłkę z rzutu wolnego do bramki posłał Przemysław Rybkiewicz. W 78 minucie spotkania Tęcza prowadziła już 2 golami. Piłkę do pustej bramki skierował Rafał Dzierbicki. 2 minuty później bramkarz drużyny Skorsz popełnił błąd, który świetnie wykorzystał Piotr Karłowicz. Dzięki temu trafieniu Tęcza wygrała to spotkanie 0-3. Będąca na ostatnim miejscu Olimpia Olsztynek rywalizowała z Zatoką Braniewo, która świetnie prezentuje się w wiosennych ligowych zmaganiach. Dość niespodziewanie to Olimpia w 23 minucie meczu wyszła na prowadzenie. Autorem bramki był Piotr Żurański. Zatoka jeszcze przed przerwą doprowadziła do wyrównania. Bramkarza drużyny z Olsztynka pokonał Kamil Graczyk. Na 5 minut przed zakończeniem spotkania goście z Braniewa zadali ostateczny cios, a bramkę, która zdecydowała o zwycięstwie Zatoki, strzelił Marcin Sawicki. Błękitni pasem podejmowali Warmię Olsztyn. W lepszych nastrojach do tego meczu przystępowali olsztynianie, którzy niespodziewanie odnieśli wygraną w poprzedniej serii spotkań. Warmia szybko otworzyła worek z bramkami, już w 4 minucie wyszła na prowadzenie po golu strzelonym przez Radosława Kruczkowskiego. Na 10 minut przed końcem meczu czerwoną kartkę obejrzał zawodnik Warmii Maciej Sulikowski i to sprawiło, że gospodarze ruszyli do ataku. Najpierw do wyrównania po strzale z rzutu karnego doprowadził Bartosz Nosowicz, a minutę później pasymianie strzelili decydującą bramkę. Na uderzenie z narożnika pola karnego zdecydował się Kamil Kępka i zapewnił 3 punkty swojej drużynie. Drużyna z Lubawy, która kiepsko rozpoczęła wiosenne rozgrywki, mierzyła się z rezerwami elbląskiej Olimpii. Elblążanie świetnie rozpoczęli to spotkanie, już w 16 minucie wyszli na prowadzenie, gdy na indywidualną akcję zdecydował się Filip Sobiecki i pokonał lubawskiego bramkarza. Motor wyrównał stan rywalizacji w 37 minucie spotkania, a na listę strzelców wpisał się Mateusz Szymański. Lubawianie zapewnili sobie zwycięstwo w tym spotkaniu w 65 minucie, gdy piłkę z najbliższej odległości do bramki skierował Paweł Ewertowski. Będąca na 8 miejscu w ligowej tabeli, Granica Kętrzyn rywalizowała z 12 Mazurem Ełk. Już w 6 minucie meczu Ełczanie objęli prowadzenie w tym spotkaniu po bramce strzelonej przez Aleksandra Berezowskiego. W 27 minucie spotkania Mazur prowadził już 2 golami. Piłkę do bramki z najbliższej odległości skierował Patryk Rosiński. W drugiej połowie drużyna z Ełku dołożyła jeszcze 2 bramki. Najpierw świetną kontrę wykończył Kamil Stawiecki, a w ostatniej minucie meczu kapitalnym strzałem popisał się Dawid Cwalina i ostatecznie Mazur wygrał to spotkanie aż 0-4. W Ornecie doszło do pojedynku drużyn, które są niepokonane w lidze po przerwie zimowej. Drużyna z Mrągowa w samej końcówce pierwszej połowy objęła prowadzenie, kiedy to Kamil Skrzęta pokonał bezradnego bramkarza gospodarzy. Mrągowia podwyższyła prowadzenie w 75 minucie spotkania, gdy kapitalne podanie jednego z kolegów na gola zamienił Mamadou Bach. Wynik tego spotkania na 0-3 dla Mrągowi ustalił w 90 minucie meczu Wiktor Abramczyk. Pisa Primavera Barczewo po 2 ligowych porażkach z rzędu próbowała przerwać złą serię w starciu z rezerwami Stomilu Olsztyn. Gospodarzy na prowadzenie w 15 minucie meczu wyprowadził Adrian Podgórski. W 24 minucie spotkania rzut karny na bramkę zamienił Mateusz Jońca i tym samym doprowadził do wyrównania. Już 10 minut później Pisa była znów na prowadzeniu, gdy piłkę do bramki skierował Kacper Nawrocki. Barczewianie podwyższyli prowadzenie w 59 minucie spotkania, a gola plasowanym strzałem zdobył Sebastian Krzywicki. Stać było w tym meczu już tylko na kontaktową bramkę, którą strzelił Szymon Dowgiało, ale ostatecznie to Pisa dopisała 3 punkty do swojego dorobku.
Zajmujący 10. miejsce w ligowej tabeli Jeziorak i Ława podejmował na własnym obiekcie Delfin Rybno, który plasował się na 14. miejscu. Spotkanie rozpoczęło się od bramki dla gości z Rybna. Już w 3. minucie Łukasz Margalski wykończył świetną kombinacyjną akcję całej drużyny. Jeziorak wyrównał 15 minut później, gdy piłkę głową do bramki skierował Krzysztof Krasin. O 32. minuty Jeziorak grał w dziesiątkę po czerwonej kartce, którą otrzymał Jakub Słomski. I ławianie nie cofnęli się do obrony, tylko dalej atakowali. I 3 minuty przed przerwą za sprawą Daniela Madeja wyszli na prowadzenie. W 49. minucie meczu na uderzenie piłki z dystansu zdecydował się Michał Kwiatkowski i bezradny bramkarz gości musiał wyciągać piłkę z siatki. Ten sam zawodnik 3 minuty później znów skierował piłkę do bramki, ale tym razem pokonał własnego bramkarza i goście z Rybna złapali kontakt w tym spotkaniu. Następne minuty meczu należały już jednak do Jezioraka. Najpierw prowadzenie iławskiej drużyny podwyższył Szymon Świniarski, a następnie kolejnego gola w tym sezonie dołożył niezawodny Wojciech Figurski. To nie był jednak koniec popisów iławskiej drużyny. W 79. minucie meczu prowadzili oni już 6-2, gdy piłkę w bramce umieścił Damian Tokarski. W 87. minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał gracz Delfina Kacper Zalewski, więc siły się wyrównały. Na minutę przed zakończeniem regulaminowego czasu gry wynik na 7-2 ustalił Jakub Stanikowski. Z tych 37 bramek kilka zapewne zostanie nominowanych do bramki kolejki. Być może będzie też te trafienie z Pasemia i o tym meczu. Błękitni Pasem Warmia Olsztyn. Porozmawiam dzisiaj, uwaga, z prezesem, trenerem, zawodnikiem w studiu Krzysztof Filipek. Mówi, że czuje się przed kamerami jak ryba w wodzie. Zobaczymy, czy ta ryba umie dobrze pływać. Cześć Krzysiek. Witam serdecznie. No już tak może nie jak ryba w wodzie, ale anonsowaliśmy, tu się przygotowałem mocno do tego. Czekam na gradobicie pytań. Jesteś gotowy? Oj tak, jestem. Wiesz co, tak jak przygotowywałam się do programu, to mówię, żebym nie pomyliła żadnej z Twoich funkcji. Trochę tego się nazbierało w tej Warmii Olsztyn. Trener, prezes, zawodnik. Uważasz, że jest tego za dużo, czy dajesz sobie ze wszystkim radę? Czy w normalnym kształcie profesjonalnego klubu to nie ma racji bytu, to jest logiczne. W obecnej chwili sobie spokojnie daję radę, bo zawodnik czy trener na boisku to jedno. Tak jestem na tym treningu, to jest moje naturalne środowisko. W klubie mamy na tyle poukładane tutaj z Marcinem Winslem, że pewne sprawy prezesowskie nie są aż tak obciążające. No wiadomo, to jest tylko i wyłącznie czwarta liga, klub, zbieramy się, we dwójkę działamy. Powiem szczerze, tutaj rezygnacja Tomka Ziewicza, no, jakoś mi tak nawet pomogła, bo ja chciałem być tym trenerem, no, nie po to się szkoliłem wiele lat. Nie jest to dobre na pewno, bo powinno być to inaczej podzielone, ale w naszym kształcie, w naszej takiej małej Warmii i rodzinnym klubie, że tak powiem, który w trudnych chwilach stanęliśmy na nogi, jest okej, okay, dajemy radę i myślę, że nawet fajnie to wychodzi. No właśnie, po tym jak niespodziewanie dowiedzieliśmy się, że Tomek Kaziewicz nie będzie już trenerem Warmii Olsztyn, czy ty szukałeś następcy Tomka, czy od razu wiedziałeś, że bierzesz to na swoje barki i tą rundę, i tą walkę o utrzymanie, to ty podejmiesz rękawice w roli szkoleniowca? Powiem szczerze, od razu. Zadzwoniłem do Marcina, powiedziałem, że nawet chodzi o kwestie jakieś tam finansowe. Też nie jest łatwo znaleźć trenera, wiadomo jakie mieliśmy miejsce w tabeli, jaki w klub jest, w jakiej jest sytuacji. I w sumie sobie usiadłem, przeanalizowałem, czy znajdę na to czas, jak to podzielić, jak tą dobę rozłożyć, czy się zmobilizuję. Wiadomo, zawodowo jeszcze pracuję normalnie jako przedstawiciel handlowy. Ale chciałem to zrobić i byłem zadowolony. Tak jak mówię, Tomek mi trochę ułatwił, bo była szansa. Marcin powiedział, że z jednej strony okej. Okay. Najtrudniejszy był na pewno moment, potem się zastanawiam, jak drużyna to zaakceptuje, bo nie oszukujmy się, wejść jako kolega z boiska, prezes i jeszcze trener, ale tu mamy taką fajną rolę, skróciliśmy dystans, nikt oczywiście do mnie nie na boisku nie krzyczy, prezesie, trenerze, podzieliliśmy to fajnie, gdzieś tam jakiś kształt treningu, to staram się prosić, żeby to było na zasadzie, żeby to fajnie wyglądało, to trenerze to, jakieś tam polecenia. Ale tak to każdy ma u mnie wielką swobodę. Ja jestem po prostu takim starszym bratem, który pokazuje i wyznacza jakiś tam kierunek, gdzie mamy iść, jak pracować. Tak jak mówię, no przy piłce trochę siedzę. Boisko i dres to jest dla mnie naturalne środowisko. No tak, tylko że funkcja szkoleniowca ma to do siebie, że czasem z boku widzi się więcej, a ty grasz na tym boisku. Czy czwarta liga jest tak specyficzną ligą, że spokojnie uważasz, że można to łączyć? Ostatnio rozmawiałem na ten temat, to chyba z Adamem Łopatką, był na meczu w Elblągu i tam nas w sumie chwalił. I on powiedział właśnie w drugą stronę, że to kierowanie z boiska jest nawet takie fajne. To czasami jak się ma lidera drużyny, gdzieś doświadczonego zawodnika, to jest taka prawa ręka trenera.
Ja z tego, powiem szczerze, z tego boiska jakoś mi nawet wygodniej. Nie grałem w Braniewie i nie czułem się tak jakby w tym meczu trochę. Może to jest ta nauka i gdzieś przejdę na tą drugą stronę już tak zdecydowanie. Daję radę, jest okej. Okay. I tu wiadomo, najlepiej stanąć sobie, czasami najlepiej wejść na trybunę i gdzieś patrzeć z góry, widzi się więcej. Ale tu jestem tak jakby w tym meczu, w tych emocjach, jestem blisko nich, mogę tutaj kogoś... Czyli adrenalina kogoś... musi być. Adrenalina, tak, gdzieś tam widać, no ja emocjonuję się strasznie piłką i zawsze chłopakom to staram się wszczepić taką chęć i pasję do piłki, bo my nie mamy innej zewnętrznej motywacji, my nie płacimy pieniążków za granie, nie mamy premii. Mamy się cieszyć grą, to ma być ich pasja. No, zebraliśmy się w trudnych momentach, sprawiliśmy psikusa, bo jesteśmy dość wysoko i uważam, że wielu zaskoczyliśmy. A apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jest fajna grupa, trenujemy, bardzo liczna, także jestem mega z nich zadowolony i dziękuję im za ciężką pracę. No właśnie, a propos tej licznej grupy. Wy zdecydowaliście się połączyć zespół juniorów starszych z seniorami. To była potrzeba właśnie ilości zawodników do pierwszej drużyny? Czy po prostu chcesz jak najwięcej w tej chwili już tych juniorów ogrywać na przyszły sezon i żeby poznali warunki czwartoligowe? Bo wiemy, że ta piłka seniorska od piłki młodzieżowej bardzo dużo się różni i często ten przeskok dla tych juniorów na początku to jest twarde lądowanie. I to. Drużyna juniora starszego nie była tak skompletowana. Nie było tam na tyle zawodników, żeby to dzielić teraz i zostawić drużynę juniorów i zostawić drużynę seniorów. Gramy młodymi ludźmi. I ogranie, i bodziec dla nich. Stawiamy na młodzież. Tak jak mówię, teraz mieliśmy problem z frekwencją na treningu. Teraz tych zawsze jest gdzieś 20+, czyli ja mogę spokojnie coś zorganizować trening i bazujemy tutaj na młodych chłopakach, którzy się zgłaszają i tak to ma wyglądać. Przełknąłeś już gorycz porażki z sobotniego spotkania z błękitnymi pasem, no bo sporo się tam wydarzyło. Nie przełknąłem, teraz wszedłem, jeszcze tu rozmawiałem z chłopakami. Już przełknąłem, ale bardzo mnie zabolała ta porażka. Kurczę, weszliśmy w czwartej minucie na prowadzenie na bardzo trudnym terenie, już powiem się, pasem się ciężko gra i to jest solidna drużyna, taka charakterna, złożona też z lokalnych chłopaków. Ale prowadziliśmy od czwartej minuty, a wszystko się, cały mecz się rozmył nam w około 2 minuty, czyli tam gdzieś 82, 83, to były dwie bramki, wcześniej czerwona kartka, karny taki dość luźny, gdzieś z wrzutu z autu. Boli i jakoś tak oglądałem jeszcze ten skrót kilka razy, nie mogę tego przeżyć, ale to było, minęło. Najważniejsze, co powiedziałem też chłopakom, w środę mam zaległy mecz i szybko możemy to odbić. O tym meczu zaraz porozmawiamy, ale czy jak weszliście do szatni, czy panowała cisza, czy wręcz przeciwnie, poleciało parę niecenzuralnych słów i była taka mocno sportowa złość w was? Czy ja zawsze, bo jednak, wiesz, przegrać w tej końcówce, w te 4 minuty, no to myślę, że to boli podwójnie niż gdzieś tam stracić bramki w okolicach 60-70 minuty. Tak, dokładnie. Jak ta struktura meczu była inna, żebyśmy przegrywali jakieś bramki, byśmy byli zdecydowanie słabsi, a tu jeszcze nieuznana dla nas bramka. Trochę emocji, potem tam ciężkie takie zderzenie, kontuzja, dużo było takich emocji na boisku. Okej, bo to był fajny bardzo mecz, ja lubię tak, jak coś się dzieje, że byliśmy ciągle w tym meczu, tylko wracając do tego tematu, no tak jak mówię, jakbyśmy przegrali tam 2-3-0, piękne akcje, coś by się działo, to mniej boli, bo wiesz, że byłeś słabszy. A tutaj wyszliśmy na mecz, prowadzenie w czwartej minucie po fajnej akcji i no tak jak mówię, ostatnie 10 minut dramatyczne. Ja zostawiam zawsze drużynę w szatni na kilka minut i idę sobie gdzieś tam pochodzić, pospacerować, złapać świeży oddech. Był smutek w szatni. Tak, ale tracenie bramek w końcówce i to dwóch decydujących o losach meczu. Czy myślisz, że to było rozprężenie, że zawodnicy już gdzieś w głowie może dopisali sobie 3 punkty? Nie, kompletnie. To były błędy własne. Pierwsza sytuacja to zawodnik, który wszedł na boisko, źle się zachowała w sytuacji, gdzie tam wyrzut z autu i potknął zawodnika, można powiedzieć, pasymia niechcący. No ale karny to karny, no co to nie ma dyskutować. Druga bramka to nieporozumienie stoperów, długa piłka, zagranie głową przybita gdzieś byliśmy ustawieni już w tej naszej strefie obronnej. Nie mam do nich pretensji o nic, to po prostu błędy własne, to się zdarzają, to są młodzi ludzie, niedoświadczeni też niektórzy na poziomie czwartoligowym. Nie mogę mieć do nich pretensji za zaangażowanie, za nie realizowanie założeń, bo tak się wszystko układało ok. Po prostu piłka, nie? No to mamy przykład innych meczów, gdzie ktoś wygrywa na 3-1, potrafi przegrać 4-3, także tutaj no, tak jest. Zanim porozmawiamy o tym wszystkim, co się dzieje w lidze po 23 kolejce, sprawdźmy ligową tabelę, zobaczmy klasyfikację strzelców, czy tam coś się zmieniło, czy wciąż liderzy są na prowadzeniu.
W górnej części tabeli nie doszło do większych zmian. Motor Lubawa dzięki zwycięstwu zbliżył się do Polonii Lidzbark Warmiński, która zajmuje trzecie miejsce. Awans w tabeli zanotowała również Pisa Primavera Barczewo i Jeziorak Iława, które dopisały sobie po 3 punkty w 23. serii spotkań. Na końcu ligowej stawki również bez większych zmian swój marsz po utrzymanie w Forbe czwartej lidze kontynuuje Tęcza Biskupiec, która ma już tylko 3 punkty straty do Warmii Olsztyn i Delfina Rybno. Dzięki wygranej w tej serii spotkań od goniącej grupy oddalił się natomiast Mazur Ełk. Na czele klasyfikacji strzelców dalej znajduje się Cezary Sobolewski z Motoru Lubawa. Swoją 14. bramkę w tym sezonie zdobył natomiast zawodnik Mrągowi Mrągowo, Mamadou Bach, i dzięki temu jest samodzielnym wiceliderem klasyfikacji. Bramkę w tej serii spotkań strzelił także Wojciech Figurski z Jezioraka Iława i zrównał się golami z Mateuszem Skonieczką, który reprezentuje Mamrę Giżycko. Krzysiek, w Skarbie Kibica powiedziałeś, że Mamry Giżycko są faworytem do wygrania tej ligi, ale obstawiłeś też, że Mrągowia może jeszcze tu troszeczkę namieszać. Mamry Giżycko no, idą jakby po swoje, są liderem tabeli, 3 punkty nad Mrągowią. Sporo punktów straty już ma Polonia Lidzbark do Mamry Giżycko. No właśnie, myślisz, że taki będzie końcowy układ tabeli? Między Mrągowią a Mamrami. Mrągowia dla siebie, bardzo fajna drużyna. Graliśmy z nimi sparing, tam jest dobry klimat. Wszystko tam się złożyło, że są silni, mocno grają, bo tam wszystko gra poukładane, czują krew, nawet jeśli nawet mogą nie mieć możliwości organizacyjnych na trzecią ligę, bo to są duże pieniążki, ale wygrają to na przykład dla siebie, dlatego będą grali do końca i tylko między nimi to się wszystko, tu już widzę, że Lidzbark odpadł ze względu na to, że... 10 punktów straty do Mamr to już jest sporo, nie? Dużo, to już jest nie wystartowali dobrze. No mają swoje problemy, nie? Mają na pewno swoje problemy, są w dołku, ale to zostaje dla nich tam. Także tutaj Mrągowie i Mamry, zdecydowanie. No właśnie, większość osób, która tutaj gości w studiu, czy jak rozmawiamy w kuluarach, to mówi, że Mamry to naprawdę solidna, silna drużyna i niczym czołgi czasem w meczach. Tak, tam jest poukładane, tam jest duży nakład finansowy, tam widzę, że się coś też buduje z infrastrukturą. No jest parcie na większe granie i idą po swoje tutaj. To jest taka drużyna, można powiedzieć, no profesjonalna. Z kilku zawodników ogranych w wyższych ligach jest, doszedł teraz Arek Kączkowski, bardzo dobry zawodnik. Także tutaj, tak jak mówię, oni będą, mają największe możliwości i pozycję startową, ale Mrągowia będzie ich tam naciskać i zdecydowanie. Bardzo fajnie, tak. I też trzymam za nich kciuki, bo to jest fajna ekipa i młodych ludzi, fajnych zawodników. Ja tak jak mówię, graliśmy z nimi sparing, zimą to super wyglądali. Także. Ostatnio z Wojtkiem Jałoszewskim i Piotrkiem Karłowiczem analizowaliśmy procedurę spadków z czwartej ligi. Ty chyba też ją powinieneś dobrze znać. Znam, ale jak zwykle nie wiem, do końca przed chwilą nawet tu z Rafałem rozmawiałeś i w biurze z chłopakami. Na tą chwilę obecnie 4 plus 2 tak, drużyny. Zobaczymy, jakie spadki z trzeciej ligi, nie wiadomo kto z drugiej. No, ale wiesz, te wyniki trzecioligowców choćby teraz z weekendu. Bardzo słabo, no nie wygląda to dobrze. Ogólnie nasze drużyny z Warmii i Mazura zaczęliśmy tą wiosnę na... kryzys. No kryzys, tak. Czy Wikielec, czy Stomil też w problemach. Huragan. Także... Nie patrzymy na to, tak jak mówię, no ja do chłopaków mówię, my w ogóle nie zaglądamy w tabelę, nie? Każdy mecz następny, przygotujemy się bardzo podobnie do wszystkiego, tak jak mówię, my gramy dla siebie, to jest jakaś tam automotywacja i po prostu przyjemność z tych gier dla tych młodych ludzi, żeby się pokazać. Bardzo byśmy chcieli zostać, no bo fajnie grać w czwartej lidze, jest otoczka, kamera, można mecz oglądać, rodzina może obejrzeć ten mecz, to jest bardzo fajne i dla nich to powinien być bodziec. Ja zawsze powtarzałem, że zdejmuję ciężar z tych chłopaków, że nie chcemy walczyć o utrzymanie, to powiedziałem, że chcemy zagrać tą nową piłką w czwartej lidze. Nie? I to... także tutaj no, chcielibyśmy, ale wiele też od nas nie zależy. Nie? Zobaczymy, jak to się ułoży. W środę najbliższe spotkanie wasze to jest mecz z Legą z 21. kolejki. Gracie z Delfinem Rybno i to jest tak zwany mecz o 6 punktów, bo macie tyle samo punktów w tabeli, więc jeżeli mówimy o kwestii utrzymania, to pokonanie Rybna byłoby takim dobrym krokiem w tym kierunku. No na pewno. Tak jak mówię, tutaj nie będę tutaj podbijał presji, bo mecz z Pasymiem też można powiedzieć było 6 punktów i też gdzieś tam fajnie, jakbyśmy nie stracili kompletu punktów, przynajmniej coś zapunktowali, oni by tam gdzieś nie odjechali wyżej w tabeli. Z Rybnem, no tak jakby, no chcemy wygrać, to jest pierwszy mecz u siebie, zagraliśmy mecze wyjazdowe teraz tylko, bardzo dobre zawody tutaj w Elblągu, ten w Pasymiu też uważam, to nie był zły piłkarsko-organizacyjny mecz, tylko tak jak mówię, zbieg wydarzeń, tak to w piłce bywa,
Będziemy chcieli wygrać tak jak kolejny każdy mecz, a jak przynajmniej pokazać się z dobrej strony i żeby nie mieć do siebie pretensji, że coś zaniedbaliśmy. No to intensywny tydzień, tak? Oj bardzo. W środę gracie zaległy mecz. W sobotę natomiast spotkanie z Jeziorakiem, który właśnie w tej kolejce rozbił Rybno 7-2, jak się nie mylę. Tak jest. Rozstrzelali się trochę podopieczni Wojtka. No i starczy już, tak? No, właśnie pytanie, czy starczy, bo ten Jeziorak też nie potrafi na wiosnę złapać takiej stabilnej formy. No źle zaczęli chyba z Biskupcem, tak? To była pierwsza kolejka. Tak, to była pierwsza kolejka. Mają przegrali jedną porażkę, jedno zwycięstwo i dwa remisy. Na pewno nie oczekiwania są większe w Iławie. Tam jest drużyna, która na pewno będzie chciała gdzieś grać o te czołowe lokaty. Silny przeciwnik, ale tak jak mówimy, na razie tylko do środy myślimy i zobaczymy, co dalej, jak to tam wczoraj Arek Kuciński na Twitterze pisał, że czy mi ugościsz, żeby było okej. Okay? No nie będę gościł tam, nie będę chciał zaprosić, mogę ich, możemy się przejść na spacer gdzieś na miejsku, ale nie na boisku, nie będzie litości. Zresztą szczególnie, że my tam przegraliśmy dość samotnie w Iławie. A takie mecze są fajne, czy jechaliśmy do Elbląga, czy z tymi przeciwnikami z górnych części tabeli. Fajnie się gra, no bo jest duża mobilizacja, chcą grać piłkę, także tutaj powalczymy jak zawsze. To teraz powalczysz z pytaniami od kibiców. Słynne pytania. Słynne pytania. Dobrze, czekamy. Na pewno już znasz, bo akurat było opublikowane. Czy dobrze wspominasz grę i czas w Unii Janikowo? Kogo pamiętasz z tamtych czasów, bądź czy masz z kimś kontakt? Bardzo dobrze wspominam. Nawet ostatnio taka historia tutaj, że się okazało, że wspólny kolega i też właśnie z Twittera zobaczył coś o Janikowie, jakąś zmiankę i okazało się, że tam też ma rodzinę, to kolega z Olsztyna. Fajny czas, młodzieńcze lata, pierwsza profesjonalna piłka, dużo emocji. Mam kontakt z różnymi ludźmi. Tak jak mówię, dla mnie jest ważne, żeby nie gdzieś być. Dla mnie to słowo uwielbiam, kapitał ludzki, czyli przyjaciele, znajomi, nigdzie nie palić mostów. To pytanie chyba zada Przemek Powała dokładnie chyba na Twitterze. To jest kolega, który działał przy klubie, robił zdjęcia i też mamy kontakt. Także przyjemny czas i bardzo mile wspominam i mam sporo znajomych. Kolejne pytanie to jest z wiadomości prywatnej. Czy zostaniesz w Armii Olsztyn, jeżeli dojdzie do ewentualnego spadku? Myślę, że tak. Nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Czy my spadniemy, czy nie spadniemy. My się cieszymy, że w ogóle wystartowaliśmy i możemy grać na własne boisko. To był nasz cel. Staramy się, robimy co możemy, żeby ta piłka w Olsztynie miała jakiś wyraz, żeby były kluby, które tak jak zawsze to powtarzam, trzymam kciuki za wszystkie kluby w regionie, tak jak teraz za Biskupiec, niech się dzieje coś dobrego, za Kętrzyn. Budujmy obiekty, budujmy stadiony, żeby ta nasza piłka rozwijała się. Ja bym chciał w Olsztynie, żeby był klub, który może rywalizować tutaj z najlepszymi na poziomie czwartej, trzeciej ligi. Czemu nie? Zobaczymy co dalej. Jak to robisz, że potrafisz znaleźć na wszystko czas i nawet w miarę przy tym się wyspać? No właśnie tak jak wtedy przyjmowałem to stanowisko, to zacząłem liczyć tą dobę i tak coś tam musiałem pododawać, nie? To teraz dla mnie 26 godzin ma, nie? Tam gdzieś udaje, że jest więcej. Nie jest tak źle, no trzeba wstać jeszcze rano, dzisiaj już jestem praktycznie o 6 rano na nogach, już nawet gdzieś pojechałem, swoje tematy zawodowe realizowałem. Do was tu przyjechać szybko, raz, dwa, trzy. Później pojechać na stadion, zorganizować się, bo już nam połamali ławki rezerwowych, trzeba coś będzie łatać. Trzeba pomalować linię, przygotować się i powolutku się szykować do takiej prawdziwej wiosny i gry u siebie. Daj radę, naprawdę, kwestia organizacji. To nie jest nic takiego strasznego i uważam, że jak ktoś jest zorganizowany, kalendarz musi być, kalendarz tam wszystko pokreślone i dajemy radę. Ja też jestem na przykład takim człowiekiem, który jak ma mnóstwo spraw do załatwienia, to wtedy żyje ta energia. Tak. Ja też. To jest ja się gorzej czuję, jak. Jak nie ma co robić. Jak na przykład mam wolne i gdzieś wracam do tak jakby za dużo tego wolnego, jest to pewnie, kurde, muszę coś zrobić, bo nie jestem w tym takim trybie, nie? A jak się tak trochę się zrobi ten stand-by, to tak muszę się wszystko wdrożyć. Nie? Tak. Dobrze, przechodzimy do kolejnego pytania. Gdyby Grzegorz Lech zaprosił Ciebie do swojego projektu 100 mil Olsztyn przy pierwszej drużynie, lub ważną rolę w Akademii by Ci powierzył, to czy wszedłbyś ten projekt i zostawił w Armii? No to jak to jest z tym sercem dla 100 mil Olsztyn? Ja takie serce to mam do piłki bardziej. 100 mil to jest mój klub, no tu przecież ja mieszkam, no was przyszedłem na piechotę, można powiedzieć, na pana Tadeusza się wychowałem. I na pewno jest blisko moim sercu, życzę mu jak najlepiej. No dobra, dzwoni Grzesiek Lech, tak jak padło tu w pytaniu, daję ci propozycję. Czerwoną słuchawkę wciskam i odzwaniam za jakiś czas. Nie, no ciekawe, na pewno jakby każdy chce się rozwijać, każdy chce coś robić.
Obecnie w kompletnie się na nim skupiłem. Nawet się jakiś zastanawiałem, jakbym dostał jakąś propozycję, że jakoś ten trener... Trzeba było przemyśleć, tak jak, jak wchodziłem tutaj, Marcin Wince mi zaprosił do projektu Warmia. Też się zastanawiałem, ale jestem z tego zadowolony, bo się wszystko potoczyło tak jak chcemy. Jestem teraz już trenerem. Działamy tak w strukturach organizacyjnych klubu. To też jest ciekawe, dla mnie nowe doświadczenie. Kwestia przemyślenia. Musimy to zobaczyć. Zobaczymy, gdzie Warmia będzie. Tak jak mówię, klub sportowy Warmia. Dzierżawimy obiekty, kończy się ta dzierżawa, zaczną się tematy organizacyjne. Działamy. Czyli ze Stomilem byś musiał się wypowiedzieć. Nie, żebym porozmawiał, tak. Choćby nawet jak już by Grzesiu zadzwonił, to mógłbym powiedzieć, że możemy to połączyć, nie? I gdzieś tam podziałać na dwóch frontach. Pytanie. W poprzednim programie dowiedzieliśmy się, że należy do tak zwanej ligi gentlemanów. No jest, koszulkę nawet mam dla was. Wiemy, że jeździcie na różnego rodzaju zgrupowania. Powiedz, jaki mają charakter takie inicjatywy oraz przytocz jakąś anegdotę z ostatniego obozu w Mielnie. No, to czas dla ciebie. Jak to się mówi, co było w Bacówce, to zostaje w Bacówce. Tak, wracając do tutaj Ligi Gentlemanów, jest to taka przeniesiecka inicjatywa, to zawodnicy z różnych klubów, tak jak wcześniej wspomniałem, uwielbiam to słowo kapitał ludzki. Kiedyś jak grałem w Sokolu, to mieliśmy trudne chwile, trener Tarnowski zrobił z nami taką odprawę, zapamiętałem to do dziś i powiedział, trzymajcie się razem, bo najlepszych kolegów ma się z piłki. I zakotwiczyło to się bardzo mi w głowie i to są ludzie, to tak Piotr Żurański, tutaj Mariusz Krech, czy kilku innych chłopaków, Daniel Chliński, już nie będę wymieniał, zacznie wymieniać, reszta poobraża, nie? Dlatego zawodnicy, lokalni, przyjaciele, jak każdy ma jakieś kawalerskie imprezy, znamy wspólnie rodziny, wesela, także... Dobra, jakaś anegdota z tego Mielna, no musisz. Z Mielna, kurde, no nie za bardzo mogę, bo to musielibyśmy po 22 zaglądać. Nie, no, ciężko mi teraz, już teraz to musieliśmy chwilę, byśmy się zastanowić. Ale masz tą chwilę. Co tam mogłoby... To nieograniczony czas w tym programie, więc... Nie, no nie, anegdoty jakieś takie nie było. No zwykłe kawalerskie spotkanie, pojechaliśmy bardzo fajne, znaczy to było przed Piotra Żurińskiego weselem. Super czasowa impreza. No także nie mam nic takiego. Dobra, nie zdradzaj, bo słuchaj jeszcze. Ale nie, powiem szczerze, nie, właśnie nie, tutaj ciężko. Dobra, ciężko mi. Nie wybielajcie. Anegdocie jakieś nie ma, bo to tak bardziej nie szatniowo. Ma. Nie ma, zwykły wyjazd taki jak wam wesoło. Nic się wielkiego nie działo, nie, anegdota może być taka, że byliśmy nad morzem, a ja morza nie zobaczyłem, nie, także. No dobra, słuchaj, przejdźmy do typowania wyników na kolejną kolejkę. Tak, kolejny. Zatoka Braniewo, MKS Korszy. Myślę, że tutaj Krzysiu się na mnie obrazi, kurczę. Właśnie. A właśnie, Krzysiu, myślę, też jakieś pytanie. Krzysiu mówił, że popcorn dzisiaj kupuje. Krzysiu, tak. Ale wiesz co, tutaj Zatoka, bliżej remisu, ale z postawieniem na Zatokę. Okej. Okay. Delfin Rybno, Olimpia, Olsztynek. Tutaj też ważne spotkanie. Tu tak jak ostatnio Piotr Karol już powiedział, że na nas stawia w pesymie, bo ze względu na nasze tutaj relacje i koleżeństwo. Też mam wielu kolegów w Olsztynku. Myślę, że oni ciężko pracują. Jakoś nie mogą zapunktować w tej lidze. Blisko remisu, ale dwójeczka. Pisa Primavera Barczewo, Tęcza Biskupiec. Ajajaj. No właśnie, to ciekawy może być ciekawe. Tak, Tęcza mocno, bardzo fajnie też tam ten projekt się wszystko zazębiło i bardzo ale dobrze gra. Ale gardę, to wiesz. No, no mają, bo oni gonią, zdobywają i dalej jeszcze są za nami, nie? Także tutaj trzymam za nich kciuki ze względu na, tak jak powiedziałem, na ten projekt, żeby ta piłka nasza ogólna się rozwijała. Wiem, rywalizujemy w tabeli, tutaj gdzieś walczymy o utrzymanie, ale może się znajdzie miejsce dla nas obojga tutaj i także daję dwójeczkę. Mrągowie, Mrągowo, Polonia, Lidzbark Warmiński. Jedynka, zdecydowanie jedynka. Znaczy, może nie będę mówił tak, nie będę mówił tak zdecydowanie, bo kiedyś byłem, a propos tej automotywacji, gdzieś tam jak chłopaków motywuje, był tu trener Żukowski i mieliśmy jechać do Elbląga, a on tak, pewna jedynka, Olimpia zdecydowana. Ja mówię, a ci dam pewna jedynka. I chciałem usłyszeć SMS-a, ale już mu odpuściłem, dlatego bardziej stawiam, tak jak mówię, Mrągowia bardzo dobrze wygląda, Polonia jest w kryzysie, jest ten puchar, który przegrali, na pewno tam prezes jest strasznie smutny, zdenerwowany. Też trzymam za nich kciuki, Mariusz wiele pracy wkłada w to. Świetny klub, prawda? I dokładnie. Oni tam mocno działają jako zarząd. I dlatego trzymam kciuki, no my tutaj z Mariuszem też mamy kontakt, gdzieś rozmawiamy, na pewno z tego wyjdą, ale tutaj piłkarsko i cała ta sytuacja ogólna z początku sezonu mówi, przemawia za Mrągowie. Mamry Giżycko, granica Kętrzyn. Jedynka.
Mazur Elk Motor Lubawa. Mazur Elk rozpędzony, prawda? Nie jest to dla mnie jakieś zaskoczenie. Powiem szczerze, graliśmy z nimi bardzo dobra młoda drużyna, poukładana. Trener też taki na dorobku, który wchodzi do piłki, czyli też był bardzo dobry piłkarz. Fajnie wystartowali, no i tutaj jedynka. Warmia Olsztyn, Jeziora Kiława. No co to mówisz? No zdecydowana jedynka. No Wojtek, przepraszam cię bardzo, kłóci też zdrowiej tam ugorszy chłopaków, ale... Nie tym razem. Po 17 czy tam po 19. Krzysiek, 100 mil Olsztyn, błękitnie Orneta. 100 mil się przełamie w końcu. Jestem zaskoczony tak słabymi wynikami. Myślę, że oni ciężko pracowali. W końcu muszą wygrać i tutaj bym postawił na 100 mil. Olimpia 2, Elbląg, błękitni Pasem. No tak jak my teraz, nasz były przeciwnik, Pasem, nieprzewidywalna drużyna, bardzo ciężka do grania. Zorganizowani solidnie z charakterem, ale Olimpia, i to jest mecz w niedzielę, na pewno będą, jak to się mówi, spadki z pierwszej drużyny. Oni też muszą zapunktować, bo źle wystartowali, na pewno nie są zadowoleni. No tak. Także jedynka, ale taka z X-em. Dobrze, dziękuję ci za typowanie, dzięki za wizytę w studiu. Ja również dziękuję. Oczywiście na stronie iForbet.pl znajdziecie pełną ofertę zakładów. Słuchajcie, odebrałam dzisiaj prezent, który zostawił Piotrek Karłowicz. Rękawice, proszę bardzo, wszystko profesjonalnie mi nazwisko. Od prezesa. Magazyn Forbet. Od prezesa. Położymy gdzieś te rękawice tutaj u nas w studio jako element dekoracji. W magazynie to już wszystko, widzimy się za tydzień w poniedziałek. Do zobaczenia. A ja mam tak, w pierwszej kolejności dodam, bo ja położę. To jest, żeby nie było, że ta Liga Dżentelmenów to jest jakaś fikcja. To są poważne tematy. O, proszę. Wspieramy polski przemysł. Proszę. Dobrze, dziękuję bardzo. Umieścimy gdzieś wszystkie prezenty, to od Forbetu. Dzięki. Ja wczoraj w ogóle gramy w tym pasymie, jakiś tam bramkarz, nie? Coś tam dyskusja przy różnym, a... Panie Krzysztofie, ale wie pan, ja tak słucham, co? Wiesz, panie Krzysztofie, goś do mnie, nie? Ja mówię, weź mi, nie panuj tutaj, nie? No, kurde, panie Krzysztofie, to ja ostatnio w Biedronce byłem, pani mnie prosiła o dowód, nie? Ja mówię, przyjaciele, gwiną kupowałem, nie? To poważnie, tylko że maskę miałem, nie? To się chyba pomyliło. Przepraszam.